Dziadzia, dzisiaj ze mną Evron i ich... Zaraz, poczekaj, tutaj ciekawie napisali. Deironizator. Do czyszczenia felg samochodowych. Tak to wygląda. Od czego zacznę? Od zapachu. Bomba, rewelacja. Ze wszystkich Deironów, które miałem, ten pachnie najładniej. Naprawdę, super. Co on mi przypomina? Kurczę, jakiś zapach chemii jakiejś, kurczę, z perfum. Jesz, ciężko mi go, ale fenomenalnie. Z butelki zaciąga jeszcze jajcem. Ten zapach jest przełamany tym przyjemnym właśnie, zapach jajca, o tak może. I zapach jajca przełamany jest tym przyjemnym zapachem. Zarzucając go na felgi, jajco znika. Zostaje tylko ten przyjemny zapach. Rewelacja. Przy RRC ambrozja. Naprawdę wanilia. RRC przy nim to śmierdzi. I tu chyba, jeżeli chodzi o plusy, to jest wszystko. Tak naprawdę. Fajne jest jeszcze to, że produkt jest płynny i wydajny. Naprawdę, wydajny jest mega, bo zużyłem go na jedną felgę, to w ogóle nie widzę zużycia. I on po zarzuceniu robi się żelowy, gęstnieje. Pod tym względem bomba. Kolejna rzecz to już minusik. Znaczy, tutaj tak neutralnie, nie wiem jak to ugryźć, słuchaj. Dziwny atomizer do grubej butelki. Tak trzymasz ją niby tu, jednym palcem niby jedziesz, niby to fajne, ale jakoś tak nieporęcznie, tak nietypowo, naprawdę nietypowo. Nie potrafię się do tego jeszcze przekonać, więc tutaj ciężko mi się odnieść do tego, może za krótko jeszcze tym pracowałem, chociaż nie już, bo mam kilka produktów tej firmy i już używałem i powiem Ci szczerze, nie potrafię się przełamać. Nie ma dramatu, ale rewelacji też nie. Inaczej, wolę w ten sposób niż na przykład butelki Bipro z Guala. O, to mi bardziej pasuje, jakoś tak bardziej poręcznie, bo tam mi te palce uciekają. A tu mam, o, powiedzmy, trzymam butelkę i jednym palcem śmigam. Cudów nie ma, no cudów nie ma, dramatu też nie. Dobrze, odpuszczamy atomizer. Kolejna rzecz to będzie wybieranie lotnej rdzy. No, słabo. Moim zdaniem słabo. W tych pieniążkach oczekiwałem tutaj naprawdę kosmosu. Myślałem, że RRC po prostu przy nim to będzie dno i wodorosty. No niestety nie. Niestety nie. Moim zdaniem cena do jakości RRC tutaj w ogóle zmiażdżył Evrona. Zdecydowanie lepiej, raczej lepiej. Moim zdaniem lepiej trochę wypracował te grubasy. Ten produkt sprawdzę jeszcze na lakierze, bo moim zdaniem może fajną robotę zrobić na lakierze, bo on jest płynny przy wyrzucaniu, fajnie się go rozłoży i on gęstnieje, potrafi długo poleżeć, więc tu może być tak, że on przy felgach się nie sprawdzi, a sprawdzi się przy lakierze. Także
Zobaczymy. No nic, słuchaj. Kolejny babul z mojej strony. Przy teście tego produktu używałem latarki Roxa, co kiedyś testowałem, co pokazywałem. Propozycja filmu ci się pojawi. Zaświeciłem latareczkę przy nagrywaniu, właśnie jak ci pokazywałem lotną rdzę, bo przy czarnych felgach ciężko jest to ująć, więc wybacz za to, że no, tam są kombinacje. Latareczką doświetlałem, nie wyłączyłem jej i odłożyłem ją na swój magiczny taborecik. Zobacz, jaką ona ma moc, ta latarka. Wypaliła mi dziurską. Masakra. Ja byłem w szoku. Ja tak naprawdę nie wiedziałem, co się stało. Mówię, kurde, co jest? Mówię, dziura. I później dopiero skojarzyłem, że latarę odłożyłem ledem w stronę siedliska i wypaliło. Taka moc. Tak grzeje led. No dobra. Wytrzymałeś do końca. Bardzo mnie to cieszy. Moją opinię, jeżeli chodzi o ten produkt, znasz. Ja jeszcze podbiję nie raz, nie dwa z tym produktem. Leciałem już chyba 3-4 rodzaje felg tym produktem, bez porównania. I no, mam mieszane uczucia, ale RC zweryfikowało, że szału nie ma w tych pieniążkach, bo to powiem ci szczerze, naprawdę cena jest kosmiczna. 55 zł za pół litra. No to powiem ci, że ja na chwilę obecną nie znam takiego Dejrona, który by tyle kosztował. Najdroższy to mam chyba... który będzie tutaj najdroższy? Najdroższy to chyba będzie za litr tutaj Build Humber, z tego co kojarzę. Chyba tak. Tak czy tak, no pół litra za 55 zł. Gdzie RRC kosztuje 30. O czym mowa? Tak naprawdę to mam 2 litry, 2 litry prawie RRC, który moim zdaniem zrobił trochę lepszą robotę. No szkoda, bo powiem ci szczerze, że liczyłem na ten produkt, że zmiażdży mi cojones. Niestety tak się nie stało. Trudno. Zobaczymy, co on potrafi na lakierze. Dzięki za obejrzenie. Do zobaczenia. Do usłyszenia. Cześć!